się znamy, Darek? No, 7-8 lat. No ja już tyle lat co pracuję razem. 10. 10 lat? To no, ładnie. Powiem ci, że wiesz co, przez te lata to nie narzekam na niego. No ja też nie narzekam, już kurwa. Powiem ci, że... Spoko kierownik. Jedna rzecz. No mów. Na niego chyba nastał ten czas właśnie, tak jak ten. Bo lubi rządzić. Kierownik. No. Rządzenie wszystko tego człowieka. Może się i nada do tego tematu, wiesz? Tym bardziej. Zobaczymy, będzie może, wiesz... Trzeba głosować na niego. No pomoże, zobaczymy. No, dobrze, będzie. Nie będzie tak. Ale stara się, chłopak, widać, że się no, stara. Bardzo. Przy ciebie to... No i dobrze, co? Myślę, że się nada na to. Pewnie, że tak jest, bardziej. Stara się, chłopak, to... Dobra, to będzie... Będzie okej. Okay. O, jest. O, trafiliście. Witamy. Trafiliście, tak? Można powiedzieć, że nadajesz się tu na stanowisko. Proszę ciebie, zobacz. Jest godzina o czasie, tak jak trzeba. Dobra, to śmigamy. Jesteś punktualny. Dobra, chodzi. A to podstawa. Dobra. Zbychu. Punktualność. Idziemy, bo sam jestem ciekawy, czy w ogóle ktoś przyjdzie na nasze te spotkanie, co nie? Ja myślę, że przyjdzie. Trzeba być dobrej nadziei, pamiętaj o Paweł. No. A co to jest za ten... Za konstrukcja? Za koni pewnie, tylko nie przyjdzie. To była to tak raz. To nie są konie, to nie są boksy na koni. To jest takie coś, to miało być po prostu parku, jeździ tu miały stać rowery. Miałeś przyjeżdżać do rowerem tutaj, zostawiać rower, iść do autobusu i jechać. No to nie tylko rowerem. Ja bym tu konia postawił. No pewnie, no takie, wiesz. No do przerobienia, ale to nie negujmy to, no tak jest, no zmieni się. Dobra, dobra. To jednak widać, że ty obserwujesz trochę to miasto, kolego. Cały czas. No. A ten budynek? Tu z Bychu kiedyś była taka przychodnia zdrowia. No i nie ma już przychodni zdrowia, ale jest taki blok mieszkalny. Tutaj ładnie zrobione. No też ładnie. Ładnie. Tu są takie stare bloki właśnie radzymińskie nasze. Pamiętaj, co stare jest piękne. Tu zaczyna się takie centrum. Tu masz Bychu Bank. Spójrzcie, tu jak już zarobimy te duże miliony, to sobie tutaj będziemy trzymać. Lokata będzie tutaj? Tak, ale jak nas wezmą wtedy do tego dużego filmu jakiegoś, do Hollywood jak pojedziemy, to tutaj zgromadzimy swoje pieniądze. Bo działać musimy społecznie. No, a to co to jest? Tu Zbychu jest jeden z najstarszych budynków w Radzyminie. Tutaj księżna Leonora ufundowała taką szkołę elementarną, tu była. To jest teraz należy do... Ale to jest zabytek, tak? Tak, to jest... Jeżeli to jest zabytek, to trzeba o to zadbać. No zadbać. No. Tu mamy pomnik Jana Świętego, męczennika. Tu mamy kościół. Wielki kościół. Kościół jest bardzo ładny. Kościół. W XVIII wieku ufundowała murowany kościół nam Eleonora Czartoryska. Te wieże z Bychu, mogę ci powiedzieć, że były 12 metrów dłuższe. Tylko w czasie wojny zostały zburzone i zostały odbudowane tam w latach 50. Mniejsze po prostu. Nie pobudowali już tak jak to było. Wiesz, ja wiem dlaczego. Tak jak było. Wiem dlaczego, nie będę mówił na głos. Dlaczego? Bo panowały inne czasy. To ja się pochwalę, Paweł, ja tu byłem chrzczony. O, widzisz, no. Dalej? Bo Gołs ma korzenie tutaj. Też, 3 lata w większym mieszkałem. Ale to mały byłeś, nie mały był, no. Ale ten kościół jest ładny, naprawdę ładny. Kościół, naprawdę ładny kościół. Ja też tu byłem chrzczony, miałem tu komunię i brałem tutaj w tym kościele ślub. O, a tu mamy taki trochę odnowiony park. Bardzo ładny. A to co to jest taka ławka na okrągło? To można posiedzieć tutaj? Darek, a to jest takie, wiesz... Kasyno podniebne? No właśnie, tutaj to będzie. Nie, to nie jest kasyno podniebne, ani zegar słoneczny, ani pole golfowe. Tutaj jest zamysł, tu ma być fontanna. No. To będzie można pływać. No niektórzy mówią, że tu będzie można chrzcić też, ale to nie, należy do kościoła. Ale dobrze. Tutaj mamy ten park. A tutaj mamy, zobacz, co? Tam mamy takie miejsce z wodą, a tu mamy taki miejski leżing tutaj mamy. To poczekaj, poczekaj trochę, zaraz zobacz, mogę ja sobie poleżę. Ale to jest dla wszystkich, czy trzeba bilety wykupować? Nie, to jest dla wszystkich, to jest bardzo fajne. Bujanko proszę. Dyszek, może skoczę i w kociku kupię. Dyszek. Bezalkoholowe po prostu. Bezalkoholowe? Wolnie trochę, bo spadnę, kurde, olej człowieku. Ty, pomysł jest dobry.
Ty w robocie byś zrobił coś takiego. O, w robocie to dobra dość. Stop! Ty, nawet to jest dobry, to jest trafione. To jest trafione. Nawet nie. Bardzo ładnie. Możliwie nawet. Poczekaj, wolniej trochę, wolniej. Zbychu. A tutaj Ghost, tu jest Tadeusz Kościuszko, tylko jest teraz odnawiany. I to jest wspomnik, który stoi tutaj na tym miejscu już ponad 100 lat. Został wybudowany tutaj w 1920 roku i nie został zburzony ani w pierwszej wojnie, znaczy w bitwie warszawskiej, ani nie został zburzony w II wojnie światowej, dlatego że chcieli go zburzyć, a jeden z mieszkańców powiedział, że to jest komunista. Bolszewicy uwierzyli wszystko i nie zburzyli tego pomnika, więc to jest pomnik, który tutaj przestał. A wiesz dlaczego uwierzyli? No. Bo ma taką czapkę jak komuniści kiedyś. Kozaki, nie, to jest Tadeusz Kościuszka, znakomita w ogóle postać. Nie? No to przywódca powstania. Bo tutaj ktoś przyszedł do nas, to zobaczymy. Przywódca powstania. Tu jest coś ciekawego. Tu mamy mural taki, fajny. No. Małe miasteczko, ale z wielką historią. Chodźcie teraz tam. Ten żołnierz mi się podobał. Strażak. Patron straży. Chodźcie, pójdziemy teraz tam, wam trochę pokażę. Dobra, musisz oprowadzić nas wszędzie, gdzie to jest. No. Fajne miasteczko, coraz więcej ludzi się tutaj sprowadza. Dużo przemysłu też jest tutaj do nas, dochodzi tam na obrzeżach. Ale zobacz, tutaj ładnie. Na piechotce trzeba chodzić. O, proszę bardzo, cukiernia. Ujżolinier bardzo. Najsłynniejsza cukiernia w Radzyminie i w okolicach, wiesz? Często przychodzisz? Widać. Z ciekawości ci powiem, że syn właścicielki został właśnie niedawno mistrzem cukiernictwa. Proszę bardzo. Chodźcie do. A co to jest za ładny budynek? Co to za ładny budynek jest? Tu, po lewej stronie. Ładny, to jest ciekawe. Tu był kiedyś PKS. Tu kiedyś Ciuchcia dojeżdżała, a teraz tutaj jest notariusz, a tutaj jest restauracja taka hiszpańska. Aha, to się zobacz, rozbudowało trochę, co bardzo nie? Bardzo się rozbudowało. Gołz, jak pamięta to z młodości, to nie było tak. Nie ja pamiętam to, tak, tego nie było. To pamiętam. Się chodziło na to, taki charter, bo tu autobusy przyjeżdżały też do każdej wioski, ich autobus, wszędzie się jeździło. To tu się też. Tu już dojeżdżały z tego autobusu. A teraz widzisz, już postawili blok, co nie? Ale też z fajną restauracją. No i tutaj całe osiedle, zobacz ile powstało. Dzięki. Mieszkają ludzie z całej Polski w tym razie. No słynny teraz. No słynny jest, no ale to jest tutaj nie. No i masz Radzymin. No tak, bo na wszystko się trafiają teraz inwestorzy, którzy chcą, wiesz, wkładają pieniądze w takie budynki. No jest to zabytek, ale dalej jest notariusz, a obok jest restauracja taka hiszpańska. No zobacz, jakie bloki powstają. Nowy blok. Bardzo dużo ludzi tutaj mieszka, no. No na pewno dużo ludzi, jeszcze dużo ludzi się sprowadzi. A wiesz, że tu był kiedyś targowica? Nie, to pamiętam. Nie, tu był taki mały targ, no, taki mały targ, bo targ był w ogóle tam był. No jasne, jasne. Przy stacji kolejowej. No tu idziemy do parku, tutaj jest komenda policji. Też mamy park. A tam park jaki? Ale tutaj idziemy dalej, to jest też park. Można zawsze odpocząć. No tak. A to lokum też jest? Aha. Tu przedszkole. A tutaj też jest. Tu był kiedyś taki... No taki, nie wiem jak to nazwać, polana, tu zawsze karuzele przyjeżdżały, tutaj było puste takie pole, gdyż za starych czasów karuzele przyjeżdżały i odpust tu był zawsze, wiesz? A, no to już tutaj, pamiętam. Tu chodźcie, idziemy do tutaj parku. A to 15 sierpnia zawsze przyjeżdżali. Kamel, no? Ty słuchaj, jak to jest, czy to w Radzyminie tak robią, czy jak, bo
Ja jeszcze dzisiaj nic nie piję, a tak mnie wozi na boki jakoś. Od widzisz, kilku lat. Były jakieś projekty, coś jest robione, ale to jest niedopilnowane, tak jak powinno być. Właśnie. Czyli, tak jak wiesz, o co chodzi. Jak gospodarz nie dopilnuje czegoś, to wykonawcy robią ci fuszerkę, tak? No i efekty no, tego ten są. Park, ten park nie ma roku czasu, no jak sam zauważyłeś, no są takie niedociągnięcia, to nie? No słuchaj, właśnie potrzeba lepszy, bo potrzebny jest lepszy gospodarz, no jakby nie patrzył. No Zbychu, to tak jak na podwórku, jak nie przypilnujesz, to nie masz dobrze zrobione, tak? To trzeba gospodarza zmienić. No zobacz, to wszystko zobacz. Kaczkowo, weź mi zamów kaczkę. Jaką kaczkę? Jak mogę ci zamówić? To nie jest kaczkomat, że co to mówisz jest? I wypada kaczka, tylko tutaj masz, że karmisz kaczkę. Bierzesz sobie, o. O, ale nie nakarmisz, bo nie ma. Nie ma nic. Ty, ale to trzeba może kasę jako wrzucić i tam wyleci. Kasę, bo tu nie ma, no co ja ci zrobię? Jak nie ma, to nie ma. Nie ma kaczki przyleciały, nie ma żartu. Nie ma gospodarza, nie ma jedzenia. No, gospodarz na urlop pojechał. Tak. Ale tutaj wiatów, a wiatów, jeszcze tylko pod tymi wiatami to na głowę leci. Ej, zobacz. Co to za projekt? To mnie nie odachł. O, tam jest. Inne wiaty, zobacz. No, Zbyszek, ci coś wszystkiego czepiasz, no bez dachu, no to a co, no to dachu, no nie mają dachu, no i co, no nie mają, no. Bo, trzy sztuki zrobili z dachem, reszta bez dachu. Tak, nie, tu jest, Zbyszek, to nie jest tak, tu jest dobry zamysł, bardzo dobry, tu jest wszystko w miarę, to tylko, że jest znowu nieprzypilnowane i tu jest przerost formy nad treścią. Tu jest za dużo tych ławek, za dużo tych takich niepotrzebnych wiat. Można by było to inaczej spożytkować troszeczkę. A co to ludzie ogryzają, czy jak? Co to? Nie. O kur! Co ty? Zostaw. Zostaw. To jest na innej zasadzie. To jest jak idzie zawiane i by ci za bardzo wiało, to jak się przykleisz, to tak stoi. A to spocznik taki jest, że stajesz i stoi. Dobra. Chodź, to tak, bo mnie denerwujesz. Mówię ci, że fajnie wszystko, a ty... Proszę, tutaj ludzie, bracie, wysokiej inteligencji mieszkają i takie rzeczy ale produkują. Ale czytaj, Zbyszku, wiadomo gdzie szukać, czy drzewiec jest oparty. Oni chyba cięte na umyśle i rozum i słabo. Tu masz mostek, tu masz, to tam jest... Tu jest w ogóle, chłopaki, tu jest w ogóle dobra, park, poważnie. Mówię na poważnie, to jest park Leonory Czartoryskiej, tam był kiedyś, został tylko budynek ogrodnika. W tym teraz miejscu jest taka restauracyjka, można sobie tam wybić kawkę i tak dalej. No i ten park, ja tu chodziłem do szkoły, szkoły numer 1. Duża szkoła, duża. Można już. Duża szkoła. Dobra, autografy rozdane, park zobaczyliście, to chodźcie trochę dalej, pójdziemy. No trzeba coś jeszcze więcej pokazać. No. Musisz więcej nas oprowadzać. To jest do poprawienia. Tutaj macie taką drogę Golgoty, ona prowadzi, właśnie są upamiętniające takie krzyże, pułki, które walczyły tutaj w 1920 roku i zasłużonych oficerów, którzy walczyli tutaj. Teraz droga Golgoty prowadzi od kościoła po cmentarz. Bitwy warszawskie 1920 roku, tam mamy taki cmentarz. No ale dobra, no ty posłuchaj, ja rozumiem wszystko. No. Masz drogę Golgoty, droga Golgoty, jest przy ciebie wszystkie takie rzeczy, krzyże. Ale gdzie masz tą historię tak naprawdę, żeby ją pokazać? No historii nie ma co pokazać na razie, bo tu właśnie nie ma takiego prawdziwego miejsca, żeby pokazać. Tam jest takie małe, tworzone muzeum przy cmentarzu, ale to nie jest tak, jak powinno być. Ja stworzyłem tutaj kiedyś, bo z całym sztabem ludzi, w 2014 roku rekonstrukcję historyczną i będę chciał to tworzyć, żeby przywrócić pamięć o Radzyminie, żeby każdy wiedział o tym Radzyminie bardzo dużo, żebym pojechał gdzieś w Polskę, nie musiał się z tego tłumaczyć. Tylko żeby wszyscy wiedzieli, żeby był Radzymin, powiedział, jak ja powiem Radzymin, to żeby tak kojarzyli wszyscy jak Grunwald, że to była jedna z największych bitew tylko w 1920 roku, żeby nie ta bitwa, nie wiadomo co by dalej było, nie? Tutaj przez 4 dni lała się krew, była bardzo duża bitwa i to miejsce, ten Radzymin zasługuje na taką rekonstrukcję historyczną, która powinna być co rok i tu powinno się to wszystko pokazywać młodzieży, ludziom napływowym, którzy tutaj przyjechali, bo ludzie, którzy nawet tutaj mieszkają, może o tym nie wiedzą. I dlatego ja będę takie coś tworzył. No pamiętasz, nawet ty w 2014 roku, jak zacząłeś pracować, to jeszcze stawiałeś takie domki, pamiętasz? Drewniane. To były wykorzystywane właśnie tutaj w Radzyminie, na tej rekonstrukcji historycznej.
No dlatego... i tak będzie, taką mamy nadzieję, że tak będzie. Zobaczcie, tutaj macie to, słuchaj, tak samo krzyż upamiętniający. Dla mnie taka rzecz jest przy siebie, wiesz, opowiadanie to jest opowiadanie, to jest inna rzecz. To jest inna rzecz opowiadania, ale jak ktoś zobaczy, no nie, zdjęcia, takie rzeczy, to wtedy namacalne tak zwane jest. No, no oczywiście, jest, no, chyba to potrzebne mamy, tutaj, będzie tak, miało już takie wielkie muzeum, ale do tego nie doszło. Więc jest takie budowane małe, ale ja tutaj o ten raz walczę od małego i będę walczył, żeby to miejsce było bardziej rozpoznawalne. Myślę, że wiesz, powiem ci tak, Paweł, myślę, ja po mojemu, będąc radnym tutaj, dobre by to było takie coś i na przykład jak sierpień jest, no nie jest rocznica Bitwy Warszawskiej, to i uważam, że tu bardzo, bardzo dużo ludzi by zjeżdżało zobaczyć sobie takie właśnie miejsce. Nie tylko na niektóre, wiesz, te pokazy nie, takie, no, obchody, co są, obchody są, ale na same, do jakiegoś samego wiem, muzeum. Centra handlowe są, a to nie ma być sypialnia. Wiesz, tu jest bardzo dużo jeszcze do pokazania, bo możemy iść tam w prawo, w lewo, możemy iść tam w tamtą stronę część razy mina, tam gdzie jest RKS Mazur, to nie, no jest tego dużo, ale to przedstawiam wam to na innej wycieczce. No i tutaj jeszcze kawałek dalej jest właśnie cmentarz i najważniejsze tutaj na tym cmentarzu, że leżą chłopaki z 20 roku i z 39 roku i tutaj w 99 roku przyjechał do nas papież. Jan Paweł II przyjechał do nas, co było niesamowitym wydarzeniem dla Radzymina. No i tak to jest, chłopaki. No. Mówisz, widzicie. Paweł, dużo jest do pokazania, ale... Dużo do zrobienia jest. Jest dużo do zrobienia. I powiem ci, wiesz co, gdybym był mieszkańcem przecież tutaj Radzymina, to ja bym na ciebie zagłosował na radnego. Ja mam rodzinę w Radzyminie, powiem, żeby głosować na radnego. Na Paweł, ja wam, chłopaki, dziękuję, ale... Samemu nie będę rządził, tylko mam tutaj całą moją grupę, działajmy wspólnie, a na czele tej grupy stoi Tomasz Bielec, mój kandydat na burmistrza i myślę, że z nim i z Radą zrobimy wreszcie dobre miasto Radzymin, a wam wręczę tutaj takie odznaczenia, że tutaj przeszliście. To ja mi się zdaje, że takie coś to zobowiązuje przy ciebie. Zobowiązuje. No. Także. Ładne miasto, ale może być ładniejsze jeszcze. No. Dużo jest do zrobienia tutaj. Ale głodnie nie będziesz chodzić, to dużo kebabów jest. Także. Ja sobie. Dobra. I słuchajcie, nasi mili widzowie, dziękujemy wam strasznie, że nas oglądacie. Brakuje nam już tylko troszeczkę do tego 100 tysięcy, myślę, że po tym filmiku to nam wskoczy i zrobimy wam tego live'a. No i chłopaki pomogą i wy pomożecie, bo na pewno też oglądacie nas z gminy Radzymin i zostanę radnym z grupą moją Działajmy Wspólnie i z Tomaszem Bielcem na czele. Nie będziecie się za nas wstydzić. A wam dziękuję za spacer i za to, że popieracie nas. Dziękujemy za oprowadzenie. Tycie nam brakuje.